zjeżdżamy w dół. W sensie od dosyć pogodnej pierwszej konferencji przez nieprzyjemną drugą, teraz już będzie Rów Mariański. W sensie myślę, nie chodzi o to, że będzie smutno, tylko też taki temat, który myślę jest bardzo poważnym tematem i też nie zamierzam was rozbawiać na tym temacie. Tylko to jest niestety taka rzeczywistość, która się może, oby się nigdy nie przydarzyła, ale może się wam przydarzyć. Niektórym się przydarzyła i wiedzą, co to znaczy. Mówię oczywiście o zdradzie, bo będę mówił o tym w tej konferencji. I oczywiście dobrze byłoby, żebyśmy się nie musieli przygotowywać na taką ewentualność i żeby o tym w ogóle nie gadać. No ale jak wiemy, życie jest jakie jest. I jest taka szansa, że to się wam po prostu zdarzy. I gdyby to się zdarzyło, albo już się zdarzyło i nie wiadomo, co z tym zrobić, to chciałbym trochę o tym opowiedzieć, żeby jakieś światło na to z tej pieśni nad pieśniami dać, bo wydaje mi się, że jest taki fragment, który o tym opowiada. Zrobimy taki mały przeskok, w sensie wyskoczymy sobie z 6 rozdziału, tylko na chwileczkę wskoczymy do 7. To będą wersety od 11 do 13 w 7 rozdziale pieśni nad pieśniami. I tam jest napisane w ten sposób. Ja należę do mojego ukochanego i ku mnie się zwraca jego pożądanie. Pójdź, o kochany mój, wyjdźmy na pole, nocujmy we wioskach. Wstawajmy o świcie, by iść do winnic. Zobaczymy, czy zakwitła winorośl. Czy otworzył się już pączek kwiatu, czy zakwitły granaty. Tam dam tobie moje pieszczoty. To jest fragment, który będzie dla nas pewnym takim drogowskazem. Wiadomo, że oczywiście traktujemy go dosyć symbolicznie, tak jak zawsze odczytujemy pieśń nad pieśniami, bo to jest taki tekst, który trzeba czytać symbolicznie i trzeba w nim szukać pewnych wskazówek. W czym rzecz? Pojawia nam się tutaj takie pierwsze słowo, które większość z nas od razu elektryzuje. Elektryzuje nas niestety nie z tego powodu, z którego trzeba. Jak słyszeliście, ona mówi o swoim ukochanym, który zwraca ku niej swoje pożądanie. To tłumaczenie jest trochę nieszczęśliwe, ale rzeczywiście trochę inaczej się tego nie da przetłumaczyć. I jakby nasza tysiąclatka to tłumaczy bardzo podobnie. I tak to musi być, bo trochę trudno to inaczej przetłumaczyć. Słowo pożądanie, które tam jest, które będzie dla nas punktem wyjścia, żeby zrozumieć, co to w ogóle znaczy, to jest dosyć dziwne hebrajskie słowo. Znaczy, u nas, jak słyszymy pożądanie, to oczywiście od razu mamy taki kontekst cielesno-seksualny. Nie? Od razu czujemy jakiś taki moment pewnego takiego nakierowania się seksualnego, cielesnego na drugą osobę, czasami do opanowania, czasami nie do opanowania, czyli od razu w takie rejony cielesne. I to trochę niedobrze, w sensie niedobrze, że od razu w taki sposób o tym myślimy. Hebrajskie słowo pożądanie, ono przede wszystkim oznacza tęsknotę. Ono nie ma takiego nacechowania zmysłowo-cielesnego. Hebrajski ma inne słowa, którymi chce to wyrażać, ale one są równie dziwne. Tak naprawdę słowem, które najpełniej wyraża po hebrajsku współżyć z kimś, czy no, być z kimś cieleśnie, to oznacza poznać go. Jak piszą w Piśmie Świętym, że jakaś kobieta poznała faceta, to zazwyczaj chodzi im właśnie o to. Zobaczcie w ogóle, jakie to jest cudowne, że to zupełnie też nie idzie po takiej linii cielesno-pożądawczej, tylko to wskazuje, że skoro oni są razem w takiej bliskości cielesnej, to oni się po prostu już na wskroś przenikają. Oni są tak blisko, że tak się znają. I ta ich cielesność to jest tylko i wyłącznie wyraz ich poznania. To tylko tak na marginesie. Ale jakby nie ma w hebrajskim, a szczególnie w tym słowie, które jest tutaj, które tłumaczymy jako pożądanie, takiego od razu właśnie poziomu cielesnego. Tylko kiedy o tym mówi hebrajski, to mówi o tęsknocie, mówi o takim momencie pragnienia bardziej, nie kojarzy go z seksem. To słowo się pojawia bardzo wcześnie w Piśmie Świętym i to jest też ważne dlatego, że to pokazuje, że to w ogóle konstytuuje całą naszą rzeczywistość. Na pewno pamiętacie, gdzie to jest. W tym momencie, kiedy Ewa z Adamem są po grzechu pierworodnym i Pan Bóg musi ich wygonić z raju, i to musi, to jest bardzo ważne słowo, bo myślę też, że my zazwyczaj traktujemy ten tekst jako taką karę, nie? Że Pan Bóg ich wygania tak za karę. To nie jest tak. Słuchajcie, w tym ogrodzie rajskim było drzewo życia. A to znaczy, że oni będąc w grzechu, to jest oczywiście symbol, nie? Ale chodzi o to, że tam jest możliwość życia nieskończonego. Gdyby oni będąc w grzechu mogli jeść z drzewa życia, to by oznaczało, żeby nigdy nie wyszli z grzechu. I Pan Bóg ich dlatego wyrzucił z raju, żeby im pomóc. W sensie, żeby im nie pozwolić trwać w grzechu na zawsze. Bo oni chcieli, będąc w grzechu, będąc z dala od Boga, zjeść z drzewa życia. Czyli utrwaliliby ten stan już na wieki. I Pan Bóg ich... wyrzucił z tego pudełka po to, żeby im nie pozwolić na wieki ugrzęznąć tam w tych miedziakach, nie? Tylko żeby mogli rzeczywiście zdobyć gruby szmal.
Cicho już, miało nie być wesoło. Będę się starał bardzo. Więc jakby dobrze należy to rozumieć, nie? Że Pan Bóg wyrzuca z raju po to, żeby im pomóc. I tam mówi takie bardzo trudne słowa i do mężczyzny, i do Ewy. I znowu, my to zazwyczaj traktujemy jako taką, jaką karę, a tam Pan Bóg po prostu im pokazuje, jakie będą skutki tego, co zrobili. Nie chodzi o to, że im On im to da, w sensie Pan Bóg im to zrobi, tylko mówi, weszliście w grzech, a grzech jest związany z czymś takim, że takie coś robi w człowieku. Jedną z rzeczy, którą mówi do Ewy, i to pewnie pamiętacie, kiedy Ewa wychodzi z raju, to mówi do niej tam, że będzie rodziła w bólach i tak dalej, że to jest konsekwencja grzechu. To mogłoby w ogóle oznaczać taki na zwykły logiczny rozum, że bardzo możliwe, że dalej będzie możliwość rodzenia dzieci po końcu świata, tylko to już nie będzie związane z żadnym bólem. Bo tam Pan Bóg mówi o tym, że będziesz rodziła teraz w bólu, czyli tak jakby sugerował, wtedy miałaś rodzić bez bólu. A skoro mamy wrócić do tamtej rzeczywistości, to może dalej to będzie obecne. Nie wiem tego, tak sobie tylko teraz myślę. Ale mniejsza o to. Mówi po pierwsze to, że będzie rodziła w bólu, a drugie mówi takie trudne zdanie, że będziesz zwracała swoje pożądanie ku mężczyźnie i nie będziesz go mogła zrealizować. Taki jest tekst Pana Boga do Ewy po raju. I my to oczywiście znowu czytamy to od razu tak cieleśnie, nie? Natomiast tam jest właśnie to słowo. Tam jest napisane, że Ewo, będziesz nieustannie usychała z tęsknoty, bo to słowo oznacza. Będziesz miała cały czas w sobie pragnienie, które cię będzie niewolić. Słuchajcie, to stąd jest to, co wam mówiłem wcześniej, że kobiety mają dużą, większą łatwość do takiego uzależnienia się od nawet chorego orzecha niż mężczyzna. Że mężczyzna potrafi dużo łatwiej, że tak powiem, przejść do porządku dziennego. To jest właśnie stąd. To jest konsekwencja tego, co się wydarzyło w raju. Gdyby się nie wydarzył grzech, to, drogie panie, byście czegoś takiego nie miały. Byłybyście wolne w tym. Ale grzech takie coś sprawił akurat w waszej wersji natury, w wersji kobiecej, tak Pan Bóg to nazywa, że macie w sobie jakieś takie dzikie, niespełnione pragnienie, tęsknotę, która was potrafi po prostu obezwładnić. I tutaj, kiedy jest użyte to słowo, to właśnie użyte jest to słowo. Chciałbym po prostu wam to wytłumaczyć w ten sposób, żebyście zobaczyli kierunek myślenia, który chcę wam tutaj zaproponować. Drugie miejsce, w którym się pojawia to słowo pożądanie, właśnie w tej wersji hebrajskiej, bo tego jest bardzo niewiele w Piśmie Świętym, jest jakby równie znaczące. Pamiętacie, to jest chwilę dalej, zaraz po grzechu pierworodnym, jak się dokonuje drugi grzech, chyba jeszcze straszniejszy, w sensie wtedy, kiedy Kain zabija Abla. To jest tam taki moment, kiedy Kain jest straszliwie taki smutny z tego powodu, że wydaje mu się, że Pan Bóg nie chce wziąć jego ofiary. I Pan Bóg tam się z nim spotyka i mówi do niego takie słowa, że gdybyś żył dobrze, gdybyś postępował tak, jak trzeba, to nie byłbyś smutny. To jest pierwsza rzecz, którą mówi do Kaina. A druga, bo widzisz, na progu twojego domu, to co znajdziecie w 4 rozdziale Księgi Rodzaju, leży grzech, a powinieneś nad nim panować. Jak pokazuje, zanim Kain zabije Abla, próbuje mu pokazać, że Kain ma władzę nad tym. Że to nie jest tak, że musi. Że to nie jest tak, że ta zbrodnia się po prostu dokona, bo się dokona. Tylko Pan Bóg mówi mu, zobacz, jakby grzech leży na twoim progu i powinieneś nad nim panować. Czyli to od ciebie zależy, Kain, co zrobisz. I tam jest ukryta super rzecz, bo to słowo leży na progu, to jest właśnie to słowo. Tam wręcz jest napisane, że grzech leży i jakby pragnie ciebie. Że grzech stoi przed tobą i tęskni za tobą. To jest w ogóle bardzo ciekawa intuicja. To proszę, tak znowu na marginesie. O tym, jak Pan Bóg patrzy na przykład na zło i na szatana. Bo jeżeli tak jest, to by znaczyło, że Pan Bóg widzi, wiecie co, w szatanie? Widzi w szatanie ogromną samotność. Bo on mówi o nim, że to jest ktoś, kto po prostu tak strasznie tęskni za kimś, w tym wypadku za człowiekiem, bo przed nim stoi, że po prostu jest gotów się zeszmacić w każdy możliwy sposób i go jakby ściągnąć do wszystkiego najgorszego, byle tylko z nim być. To pokazuje jakby niewiarygodną, myślę, że miłość Pana Boga, który właśnie tak patrzy na szatana. Nie jest obrażony na niego, nie jest zagniewany na niego, tylko widzi jego nieskończoną samotność. Bo mówi, ten grzech tęskni za tobą. Tak nazywa tęskniący grzech. Czemu wam o tym mówię? Bo to jest taka rzeczywistość, która jest obecna, czy tego chcecie, czy tego nie chcecie, w każdym z nas. Bez względu już na to, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, bez względu na to, czy mamy tutaj, że tak powiem, większą inklinację, tak jak niestety pewnie panie akurat w tym rodzaju tęsknoty, to przed każdym z nas cały czas stoi, że tak powiem, możliwość zła i ona nas pragnie. Każdy z nas jest zdolny do tego, żeby jej odpowiedzieć tak.
Jeżeli jest to jakiś taki człowiek, który sobie myśli, nie, ja to nigdy w życiu bym się nie dopuścił zdrady. Ja bym nigdy nie zabił mojego brata Abla. Ja bym nigdy nie obrócił swojego pożądania, w sensie tego pragnienia, nie do mojego męża, tylko do kogoś innego, nie do mojej żony, tylko do kogoś innego. To jeżeli tak myślisz o sobie, to jesteś zadufanym sobie pyszałkiem. I nie chodzi mi, broń Boże, o to, żebyś teraz tutaj siedział i mówił, tak, tak, ja jestem najgorszy, ja jestem zdolny do najgorszych rzeczy. Nie o to mi chodzi. Tylko trzeba nam naprawdę bardzo realnie patrzeć na naszą naturę. I oczywiście to nie jest oryginalna nasza natura, bo Pan Bóg nas tak nie stworzył. Pan Bóg nas stworzył tak, że takiej możliwości w nas nie było. W sensie On jej nie stworzył. Myśmy ją wymyślili, myśmy się na nią zgodzili. Za potrzebem oczywiście kogoś, jak widzicie, nieskończenie pragnącego niebycia samotnym. I bardzo bym chciał, żebyście, jeżeli jesteście w związkach, jeżeli myślicie o sobie w związkach kiedyś, to nie chodzi mi o to, żebyście teraz przyjmowali taką możliwość, no a może mi się zdarzy, bo tak ma każdy, bo każdy ma taką możliwość. Nie. Tylko żebyście to przyjęli jako realne zagrożenie, przeciwko któremu trzeba po prostu wystąpić. Dlatego, że tak jak mówi Bóg do Kaina, to będzie na waszych progach i to będzie was pragnęło. I nawet jeżeli jesteś w tej chwili naprawdę w najcudowniejszym związku świata i wiesz, że jesteś po prostu bezbrzeżnie zakochany i że to jest prawdziwe, to broń Boże, nie mówię, że tak nie jest, bo tak jest. Tylko proszę cię, nie wpadnij w taką pychę, nam to się nigdy nie zdarzy. Jestem wręcz przekonany, także z zwykłego ludzkiego doświadczenia, nie oczywiście o tym, że każdemu się to zdarzy, tylko o tym, że każdy na taką próbę zostanie wystawiony. Każdy. Dlatego, że to jest jeden ze sposobów wydoskonalenia w miłości. Jeżeli będziesz niedoskonały w miłości, to bardzo możliwe, że zostaniesz na taką próbę wystawiony, po to, żeby oczywiście da Bóg wyjść z niej zwycięsko. Ale taka próba się na... No nie wiem, czy na 100, no, ale wydaje mi się, że na 100 zdarzy. Bez względu na to, jak bardzo dobry, jak bardzo cudowny masz związek, w którym jesteś. Dlatego, że dopóki tu żyjemy i dopóki nie zostaniemy całkowicie zbawieni, znaczy dopóki nas Chrystus całkowicie nie odnowi, a to się świętym oczywiście na ziemi zdarza, więc jeżeli będziesz świętym, to spokojnie tego unikniesz. Ale jeżeli nie będziesz świętym, to może być różnie. I nie chodzi mi o to, że na pewno to zrobisz, tylko taka możliwość istnieje. I bardzo ci proszę, żebyś nie trwał w pysze co do tego, że to na pewno nie ty. Ty byś czegoś takiego nigdy nie zrobił. Zrobiłbyś. Zauważyliście, kogo Pan Jezus wybrał na przewodnika Kościoła? No właśnie kogoś takiego. Bardzo kocham ten moment, kiedy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, nie wiem, co zauważyliście, zawsze jak chce coś powiedzieć swoim uczniom, jak spotyka kobiety i tam każe im coś przekazać, to zawsze mówi, przekażcie moim uczniom i Piotrowi. Zawsze wszystkich wymienia, w sensie nie wymienia z imienia, ale zawsze dodaje i Piotrowi. Z jednego prostego powodu. On wie, że ten chłop myśli, że się nie nadaje. Bo to jest jedyny, który go wprost twarzą w twarz zdradził. I Pan Jezus, zobaczcie sobie, tak naprawdę myślę, że trochę dla przykładu zrobił tego gościa przewodnikiem Kościoła, żeby pokazać, nie ma mocnych. Nie ma takich, którzy sobie na pewno poradzą. Tylko, że to dla mnie nie jest problem, mówi Pan Jezus. Przekażcie uczniom i Piotrowi. W sensie on ma tu przyleść. Bo on pewnie cały czas myśli, że on nie. Wszyscy inni przyjdą, a on psa gdzieś pójdzie, bo będzie wierzył swoją zdradę. Mniejsza o to. Takie wprowadzenie. Chciałbym, żebyście się ustawili w takiej perspektywie. Co się dzieje dalej? Mamy kogoś takiego, jak widzimy, to pożądanie może pójść, mimo że jest zwrócone w dobrą stronę, to w takiej perspektywie mamy prawo się obawiać, że coś nam się może zdarzyć. Co zrobić, kiedy się zdarzy? Co zrobić, jeżeli w trakcie waszego związku, no nie wiem, przedmałżeńskiego się taka zdrada zdarzy? Co zrobić, kiedy się zdarzy w narzeczeństwie? Nie daj Boże, co zrobić, kiedy się zdarzy w małżeństwie? Co wtedy robić? Czy to oznacza koniec? Czy to oznacza, że nie ma ratunku? Czy to oznacza, że co robić w ogóle? I myślę, że ten tekst, który tutaj wam przeczytałem, on daje pewne wskazówki. Oczywiście pewnymi symbolami. Co zrobić? Pierwsza rzecz, bardzo prosta. Ona, kiedy to się dzieje, to mówi do niego, słuchaj, wyjdźmy na pole, no coś by we wioskach. Co to może znaczyć? Pierwsza rzecz, pole. Dlaczego mają wyjść na pole? Pole po hebrajsku przede wszystkim oznacza dziedzictwo. To z tego prostego jakby względu, że jeżeli komuś coś przekazywano, to główną wartością, którą posiadali, no to były jakieś ziemie z trzodami, nie? Więc jeżeli ojciec coś komuś przekazywał, to nie tyle miał jakieś mnóstwo kasy w walucie jakiejś tam, tylko miał, że tak powiem, inwentarz, nie? Miał ziemię, miał trochę nieruchomości, a raczej ruchomości, bo to były namioty, i jakieś tam te zwierzęta, nie? Więc oni jak słyszą pole, to przede wszystkim słyszą dziedzictwo. I bardzo często, kiedy się w Piśmie Świętym pojawia, że ktoś tam komuś przekazał dziedzictwo,
Bo tam jest po prostu słowo pole, że przekazał mu swoje pole. Co znaczy dziedzictwo, nie? Znaczy, że coś do kogoś należy. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba sobie uświadomić, jeżeli takie coś się zdarzyło, to szczególnie mówię tutaj o tych, którzy się zdrady dopuścili, którzy, no nieważne, czy to ze swojej głupoty, czy z rozmysłu, czy po prostu z nie wiem z czego, z jakiegoś głupiego szału, bo to różnie bywa, różne są historie tego, jak to się dokonuje. Pierwszą rzecz, którą musicie zrozumieć, to to, że ta zdrada to nie jest tylko tyle, że tam komuś powiedzieliście, znaczy, że będziecie z nim zawsze, a potem tego nie dotrzymaliście, tylko, że tak powiem, zabraliście coś Panu Bogu. Na czym to polega? Wiecie, na czym polega sakrament małżeństwa? Poza tysiącem innych rzeczy, o których tu już pewnie mówiłem. Polega na tym, że każdy z nas jest własnością Boga. Nie oszukujcie się. Sami się nie zrobiliśmy. Jeżeli ktoś się sam tu zrobił, sam się wziął, usiadł, sam się zrobił, to okej. Okay. Nie jest własnością Boga, możesz sobie robić, co chcesz. W sensie jesteś swoim własnym właścicielem. Natomiast zrobili cię rodzice, przepraszam za wyrażenie, ale zrobili cię dlatego, że Pan Bóg im dał taką możliwość, bo tak stworzył człowieka. Czyli każdy z nas, jako właściciela, i będę o tym mówił dokładnie w taki sposób, wręcz majątkowy, jako właściciela ma Pana Boga. Na czym polega ślub? Ślub, który powinniśmy zawierać, w sensie ślub sakramentalny, bo nie mówię tutaj o żadnych cudownych związkach cywilnych i innych tego typu rzeczach, tylko ślub w wypadku sakramentalnym polega na tym, że przychodzi mężczyzna i kobieta i mężczyzna mówi do Pana Boga, ja chcę tę kobietę. Ona nie jest moja. I chcę, żebyś mi ją dał. Przychodzi kobieta i mówi, ja chcę tego faceta. On nie jest mój. Nie stworzyłam go, ale chcę go mieć na własność. I proszę cię, daj mi go. Co robi Pan Bóg? Związuje te ręce z tobą i mówi, proszę bardzo. Daję ci go, daję ci ją. Od tej pory ona jest twoją własnością, od tej pory ty jesteś jego własnością. Na tym polega małżeństwo. Więc na czym polega zdrada? Zdrada polega na tym, że nawet nie tyle zdradziłeś tego, z kim jesteś, tylko zauważ, zabrałeś Panu Bogu kogoś, kto do ciebie nie należy. Bo ja myślę, że my przede wszystkim zawsze myślimy o zdradzie w takim kluczu ja i ten, kogo zdradziłem, nie? I to jest oczywiście podstawowy klucz. Broń Boże, nie chodzi mi o to, żebyście w takim kluczu nie myśleli. Ja tam, palicho, ta moja żona, nie? To nic tam, że ją zdradziłem, nie? Broń Boże, nie o to mi chodzi, zaraz do tego dojdę. To chciałbym, żebyście wrzucili sobie taką też perspektywę, że ta zdrada to nie jest tylko taki grzech kierunkowy ja i ten ktoś, kogo zdradziłem, nie? Moja dziewczyna, moja żona, moja narzeczona. Tylko ta zdrada tak samo dotyka tej trzeciej osoby. Ona nie jest twoją własnością. Ona jest własnością albo Pana Boga, jeżeli jest sama. Przepraszam, że tak mówię, bo to głupie brzmi, nie własnością, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Albo Pan Bóg ją oddał komuś innemu na własność. Wypożyczył ją komuś, nie? Do śmierci, bo tam ten kontrakt jest do śmierci, nie? No tak, no po śmierci wracamy do właściciela. Więc ta zdrada zawsze dokonuje się w tej trójce. I strasznie jest ważne, żeby o tym w tej perspektywie myśleć. Słuchajcie, między innymi dlaczego jest w Kościele ten pomysł z czystością przedmałżeńską? Jednym z powodów, jednym z tysiąca, nie? O których tu już były ze trzy konferencje, więc sobie posłuchajcie, jeżeli ktoś nie słuchał, to jednym z powodów jest właśnie to, że ten ktoś to nie jest z tobą związany węzłem małżeńskim, a ty chcesz go zabrać na własność, bo wejście z kimś w intymność seksualną to jest wzięcie wszystkiego już od tego kogoś. Zawładnięcie jego ciałem, dosłownie, nie? Zabierasz go całkowicie. Jeżeli ten ktoś nie jest ci oddany przez Pana Boga w tym sakramencie, to po prostu zabierasz nie swoją własność. Na tym polega między innymi ten grzech. To nie jest grzech seks B, tylko to jest grzech ukradłem. Z grzech kradzieży. To było ciekawe, jak się spowiadać, nie? Kradłem. W sensie, że co robiłeś? No, współżyłem. Aha, a to ładne. Tylko proszę nie wprowadzać spowiedników w błąd teraz, nie? Wszyscy będą mówić kradłem. Nie, nie, ale strasznie myślę warto, żebyście pomyśleli w tej perspektywie o tym, że na tym to polega. Jesteśmy wszyscy, w ogóle zobaczcie, jak to jest piękne, kimkolwiek jesteś, jesteś własnością Boga. Jesteś Jego własnością. On cię sobie zrobił sam, żeby cię miał. Zobaczcie też, jaki geniusz Jego jest i jaka dobroć, że On tak rozdaje to wszystko, co ma. Jednemu, drugiemu. Możemy z tym zrobić, co chcemy, nie? W małżeństwach możemy się totalnie zniszczyć. Pan Bóg ma takie szaleństwo sobie, że pozwala nam na to, żeby nam oddać nas w czyjeś ręce. To ogromna odwaga Pana Boga. Więc to jest pierwsza rzecz, to dziedzictwo. Słuchajcie, druga rzecz. I to będzie teraz strasznie trudne, co powiem. I przepraszam za to, ale muszę to powiedzieć. W sensie, bo to robi zdrada z ludźmi. To się dzieje w ludziach. Nawet jeżeli to się nie widać tego na zewnątrz, to się dzieje. Jest taka historia w Księdze Sędziów, która przyznam, ilekroć ją czytam, to jest chyba najbardziej dla mnie przerażająca historia, jaką znam w całym Piśmie Świętym, naprawdę. Jest tam taka historia takiego człowieka, jest podany bez imienia. A to znaczy, że jeżeli jest bez imienia, to jest zawsze taki sygnał w Biblii, że jeżeli mówimy o kimś bez imienia, to znaczy, że chodzi o każdego.
Biblia zawsze, jak nie podaje kogoś imienia, to chce zasugerować, że ta historia jest o ludziach, po prostu o wszystkich, nie jakaś jednostkowa historia, tylko jest o wszystkich ludziach. Jest tam tylko napisane, że on jest lewitą z Efraim, czyli z jakąś tam sługą świątyni. On ma żonę i on z tą żoną podróżuje tam z całym swoim dobytkiem. To jest taka dłuższa historia, to mniejsza o tą całą historię, przez różne kraje. I w pewnym momencie trafia do takiego miasta, które nazywa się Gibea. I tam zatrzymuje się wieczorem, nie ma gdzie spać, nie chcą go nigdzie przyjąć do żadnego domu. I zdarza się taki staruszek, który przychodzi, mówi, że on go weźmie do swojego domu i go tam przenocuje. I śpią, w sensie idzie do niego domu, tam ucztują i tak dalej. Okazuje się, że ta Gibea to jest jakieś po prostu, no to jest Sodoma. To jest jakieś totalne chore miasto. Po chwili wieczerzy przychodzą pod dom, tam gdzie oni nocują, goście, którzy mieszkają w tym mieście, i proszą tego starca, żeby on wyprowadził na zewnątrz tego faceta, bo oni chcą z nim współżyć. To jakieś totalne po prostu wariactwo. I ten gospodarz mówi, że nie, on nie wyda tego gospodarza, ale jego żonę może dać. No, taki genialny pomysł, nie? I słuchajcie, wyprowadzają tą żonę, mówię, przepraszam, że to mówię, bo to jest potworna historia. Wyprowadzają tą żonę na zewnątrz i ci faceci, ich tam jest chyba, nie wiem, kilkudziesięciu, oni ją gwałcą przez całą noc. Tak, że ona umiera. I ten jej mąż, który do tego dopuścił się zdrady, tak to trzeba nazwać. Mimo, że on nic nie zrobił, ale chodzi mi to oczywiście o pewien symbol. Robi potem taką szaleńczą rzecz, że on ją, przepraszam, no, ale rozcina na 12 części i rozsyła te 12 części po 12 pokoleniach Izraela, domagając się zadośćuczynienia. O co mi chodzi? Czemu w ogóle wam to opowiadam? Z tego prostego powodu, że tam oczywiście pojawia się to słowo, wyjdźmy na pole. To miasto Gibea to jest miasto pola. To jest miasto, w którym się dokonuje taka zdrada. I słuchajcie, zdrada robi takie coś człowieku. I nie chodzi mi to oczywiście o żadną tam fizyczność, nie? Nie chodzi mi o to, że to musi być gwałt, nie w tym rzecz. Tylko jeżeli ktoś do kogoś przynależy, to każde zabranie mu tego kogoś jest gwałtem największym na nim. To nie chodzi o gwałt cielesny, fizyczny. To chodzi o gwałt na sercu. To jest taki gwałt, po którym naprawdę niektórzy mogą się nie podnieść do końca życia. I myślę, że to znacie i czasem rozumiecie, a może tego doświadczyliście, kiedy zostaliście zdradzeni. Chciałbym, żeby w waszej głowie zostało takie coś, że jak wam przyjdzie kiedykolwiek do głowy taki pomysł, żeby, nie wiem, swoją narzeczoną, dziewczynę, żonę, kogokolwiek, męża, zdradzić, to że wam się natychmiast jak lampka po prostu pojawiło w głowie sędziów 19. Chciałbym, żebyście tę historię zapamiętali, żebyście zapamiętali tę kobietę, ten jej stan, to, co zrobił z nią jej mąż. Że jak tylko będziecie jakieś związki, wam przyjdzie do głowy, żeby kogoś zdradzić, to żeby wam się natychmiast przypomniała Gibea. Bo to robicie temu komuś. Doprowadzacie go do czegoś takiego. Myślę, że być zdradzonym to jest jedna z, no nie wiem, czy to najgorsze, nie wiem, czy da się to w ogóle jakoś kwalifikować, że coś jest gorsze, coś jest nie gorsze. Ale myślę, że wiecie, w czym rzecz. To może być tak dewastująca rzecz, że ktoś się już nigdy nie podniesie. Idźmy dalej. Mówiłem, że będzie ostro, nie? A, nawet się nie śmiejecie. O to chodzi. Dobrze, chciałbym, żeby do was to dotarło. Co trzeba zrobić dalej? Po co to wyjście na pole? Wyjście na pole dla niego oznacza jedną prostą rzecz. Skoro jestem na polu, to nie jestem w bezpiecznym miejscu, czyli nie mieszkam w namiocie, nie mieszkam w mieście. Skoro jestem na polu, to nie mieszkam w bezpiecznych granicach. Czyli co trzeba zrobić? Otóż nigdy przenigdy nie wolno ci przejść nad zdradą, albo swoją, albo tego, kto jest zdradziecki względem ciebie, jeżeli o tym wiesz oczywiście, no bo możesz nie wiedzieć, że tak powiem, do takiego zwykłego porządku dziennego. Czasem się dzieje tak, że na przykład ktoś może nie wie tak na stówę, nie? Ale tak na 99 to wie. To się nigdy nie widział, nigdy nie złapał, a że tak powiem, wszystkie znaki na niebie i na ziemi, to nie chodzi o jakąś tam głupią zazdrość, nie? Tylko masz po prostu fakty przed sobą, że wydaje ci się, że jesteś zdradzany. Nigdy tego nie zostaw. W takim sensie, no, może to jakoś tam się tak rozwiąże. Znaczy, najbardziej dramatyczne historie, jakie słyszę, zawsze słyszę opowieści o kobietach, które wiedzą, że są zdradzane i nic z tym nie robią. Ewentualnie o mężczyznach to trochę rzadziej, bo nie dlatego, że to się nie dzieje też, tylko też pewnie dlatego, że mężczyźni to rzadziej o tym mówią. Którzy wiedzą, że są zdradzani i tak sobie trwają. Właśnie większość tych historii, które znam z Irlandii z ostatniego tygodnia, to są takie historie. O ludziach, którzy doskonale wiedzą, w jakich żyją trójkątach, czworokątach, piokątach, sześciokątach, nie wiem czym tam, bo tylu jest tych różnych, i godzą się na to. To, co trzeba zrobić tutaj, to natychmiast wyjść na pole. Czyli mówiąc krótko,
Nie udajemy, że normalnie żyjemy, nie udajemy, że jesteśmy w domu, nie udajemy, że wszystko jest w porządku, nie udajemy, że jakoś to będzie, tylko trzeba natychmiast ruszyć do tego, żeby coś z tym zrobić, a przynajmniej, żeby się dowiedzieć. I oczywiście ja rozumiem, że są takie sytuacje graniczne, nie? Że czasem jedna strona w drugiej jest tak zazdrosna, że oczywiście nie ma z jednej strony żadnego tam, nie ma żadnej zdrady, nie? Tylko po prostu jedna strona jest, że tak powiem, emocjonalnie chora, bo jest tak zazdrosna. I to jest zupełnie inna sytuacja, nie? Ja mówię tutaj o normalnych ludziach, nie? O takich, którzy są w stanie się ocenić, że to nie jest we mnie coś chorobliwego, że tam tylko cały czas podejrzewam. To nie w tym rzecz. Ale jeżeli masz takiekolwiek jakby przypuszczenie cokolwiek, to ruszaj. I to, co trzeba zrobić? Jak najszybciej. Tu jest napisane, że ona, kiedy tam z nim poszła, to powiedziała mu: wstawajmy o świcie, jak pójdziemy na to pole i do tych wiosek. To jest to, wstawajmy o świcie. To jest, słuchajcie, w ogóle strasznie fajny taki źródło słów tego słowa hebrajskiego, bo to wstawajmy o świcie dosłownie oznacza po hebrajsku załadować zwierzęta rano. To się wzięło z jakiejś takiej kultury agrarnej, że trzeba było szybko coś zrobić, żeby coś nie zmarniało. Żeby to dobrze sprzedać, żeby z tego były pieniądze, żeby z tego był owoc, to zróbmy to jak najwcześniej rano. To jest dokładnie tak samo. Jeżeli ma się to udać, w sensie jeżeli rzeczywiście dokonała się zdrada, jeżeli ma z tego wyjść coś dobrego, bo może wyjść, do tego dojdę, to trzeba jak najszybciej za to się zabrać, jak najszybciej wstać rano. To trzeba jak najszybciej zobaczyć, że tak powiem, skalę zniszczeń, czyli nie udawać, nie wiem, nie mów mi do końca, co się dzieje, zostaw to dla siebie. Tak często jest, tak często pani niestety mówicie. Nie wszystkie oczywiście, ale są takie panie, które jakby nie chcą wiedzieć, bo się trochę boją, albo raczej mają nadzieję, że ta niewiedza im trochę pomoże. Że tak, wiem, że coś jest nie tak, ale nie mów mi o tym. Nie, mów mi o tym. Dlatego, że wtedy pozwolisz tej drugiej stronie zostać w fałszu i kłamstwie. I on dojdzie do przekonania, czy ona dojdzie do przekonania, no jest źle, ale przecież jakoś tam ta druga strona sobie radzi, nie? Jakoś żyje. Nawet nie chce, żebym o tym mówił. Nie, wstawaj rano. To jest bardzo piękny moment, kiedy ten Abraham wstaje rano po zniszczeniu Sodomy i Gomory. Jest napisane, że wstał bardzo wcześnie rano, żeby wyjść i zobaczyć, co się stało z Sodomą i Gomorą. On mówiąc tylko chciał zobaczyć skalę zniszczeń. Jeżeli to wam by się, nie daj Bóg, przydarzyło kiedykolwiek, że będziecie zdradzeni, albo sami zdradzicie, błagam was, jak najszybciej się przyznajcie. Czasem ludzie pytają, mam powiedzieć, mam nie powiedzieć. Czasem mówią, no przecież no jak się nie dowie, to może lepiej, bo przynajmniej nie skrzywdzę, nie, jak się nie dowie. Nie, wcale nie. Z tego prostego powodu, że ktoś będzie żył z kimś innym, niż myśli, że żyje. To jest cały czas to samo, to jest błąd co do osoby. Ten ktoś ma prawo wiedzieć, że został zdradzony. I jasne, to go może zdewastować. Może. Ale przy powiedzeniu tego jest znacznie większa szansa, że uda się to naprawić i wyprostować, niż w życiu do końca życia w kłamstwie. To będzie zawsze kłamstwo w tobie. Mało tego, to będzie coś takiego, jeżeli się dopuściłeś zdrady i o tym nigdy nie powiesz, zły będzie tak żerował na tym, że sobie nawet nie wyobrażasz. On będzie cię ciągał po takich rzeczach i po takich sprawach w tobie, w sensie duchowo, jadąc na tym poczuciu winy, które masz, niewyznanym poczuciu winy, że doprowadzi cię to w ogóle do totalnego rozkładu. Wstań wcześnie rano, tak jak ona mówi, jak najwcześniej, i zobacz skalę zniszczeń, czyli nazwij je po imieniu. Stało się to i stało się to. I to trzeba strasznie koniecznie zrobić. Dlaczego? Dlatego, że o świcie, w sensie wtedy, kiedy takie rzeczy robi się rano, to Pan Bóg zwycięża. Nie wiem, czy zauważyliście, to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy w Piśmie Świętym, że jeżeli gdzieś jest sytuacja bez wyjścia, jeżeli są opisane jakieś wojny albo bitwy, gdzie ludzie nie mają wyjścia, gdzie jest oblegana Jerozolima i stoi pod Jerozolimą 150 tysięcy wojowników i król Ezechiasz nie wie, co robić, to prorocy zawsze mówią jedną rzecz. To jest strasznie piękne, to się powtarza cały czas we wszystkich księgach. Poczekaj do rana i o świcie wyjdź i zobacz, co się stanie. I zawsze, kiedy wychodzą o świcie, to w obozie nieprzyjaciela 150 tysięcy leży martwe. Jeżeli coś się robi wcześnie rano, to jest oczywiście pewien symbol, nie? Myślę, że go jeżycie. Czyli od razu się rusza do prawdy, od razu się rusza do zobaczenia, co się stało, od razu się to próbuje skonfrontować, to macie 99% szans, że Pan Bóg z tego zbuduje coś fantastycznego. Że Pan Bóg będzie potrafił to odbudować. Bo On działa o świcie. On działa wtedy, kiedy się działa szybko. Kiedy się nie pozwala złu zagnieździć. Bo zło chce się w nas rozpanoszyć, chce zapuścić korzenie. Jeśli się od razu ruszy z tym złem, to Pan Bóg ma szansę wtedy je szybko wyrwać.
Nie chodzi oczywiście o to, że kiedy się nie ruszy, to on już tego nigdy nie wyrwie, tylko będzie znacznie trudniej. Więc ruszcie, proszę was, wcześnie rano. Co dalej? Dalej jest napisane, co robić. Ona mówi, chodźmy do wiosek. I to jest fajna rzecz, ta wioska. Wioska po hebrajsku to jest dosłownie otwarta osada. Tam jest napisane, że są takie miejsca, które po prostu nie mają murów, które są otwartymi osadami. I one się pojawiają w Piśmie Świętym jakby w kilku miejscach. Jedno z fajniejszych miejsc, w którym się pojawia, to jeżeli ktoś słuchał Kundla jakiś czas temu, to tam o tym było. Była taka wojna między Filistynami i Izraelitami, gdzie Filistyni zabrali Izraelitom Arkę Pańską. Wzięli ją do siebie, trzymali ją u siebie w świątyni i ta Arka im tak dała w kość, w sensie ta Boża obecność, że oni tam po kilku miesiącach zaczęli błagać Izraelitów, żeby zabrali od nich tę Arkę Pańską. Z tego prostego powodu, że tam wszyscy ginęli, mieli wrzody. To jest w ogóle po hebrajsku bardzo ciekawie napisane, bo napisane jest, że jak tylko Arkę Pańską do siebie wzięli, to wszyscy dostali, przepraszam, ale tak napisano, wrzodów odbytnicy. To jest taki sygnał dla Izraelitów od razu, jaki oni grzech popełniali. Od razu. Co się tam działo. I oni po kilku miesiącach obcowania z tą Arką Pańską mieli tak dość, że poprosili Izraelitów, żeby zabrali tę Arkę Pańską i w dowód takiej jeszcze swojej pokuty i wdzięczności, oni wszyscy mieszkali w otwartych osadach, czyli właśnie tutaj, oddali Izraelitom takie zrobione ze złota jakby posążki tych guzów, które mieli i posążki myszy, które im zjadały całą żywność. Bo to była jedna, że tak powiem, z form tej działalności Arki Pańskiej pośród nich, która ich dewastowała. Co to znaczy? Oni przyjęli pokutę. Oni zaczęli wynagradzać wręcz złotem całe to zło, które zrobili. Znaczy, co to znaczy, kiedy ona mówi, chodźmy do wioski? Otóż trzeba zrobić pokutę. Jeżeli się dopuściłeś zdrady, to nie chodzi o to, że to zrozumiesz, bardzo, bardzo przeprosisz i to będzie szczere. Ja nie mówię, że nie, że to będzie bardzo szczere i że wy to tą jakąś tam rozmową załatwicie i dalej pójdzie. Nie. Nie pójdzie. To, co trzeba zrobić, to trzeba podjąć radykalną pokutę, czyli w sensie radykalny program naprawczy. I to nie jest oczywiście tak, że mamy jakiś taki schemat, nie, że ten program naprawczy to oznacza to, to, to i to. Bo oczywiście jest tyle zdrad, ile ludzi, są takie zdrady, jacy ludzie, to są zawsze inne sytuacje, kiedy się jest w innych związkach, w innych relacjach. To, co trzeba zrobić, gdybyś się przypadkiem kiedykolwiek w życiu dopuścił zdradę, może się dopuściłeś i nie wiesz, co z tym zrobić, to daj sobie pytanie, jak powinieneś teraz, że tak powiem, przedsięwziąć program pokutny. I nie chodzi o to, że masz teraz tam siedzieć i się biczować, nie? Program pokutny polega na tym, że naprawisz w tej drugiej osobie to zło, które dokonałeś. Zadaj sobie pytanie, co to znaczy u ciebie? Co to znaczy w tym związku, w którym jesteście? Co to znaczy w zawalaniu, którego tam dokonujesz? Bo ta zdrada zazwyczaj jest konsekwencją różnych rzeczy, które wydarzyły się wcześniej. Różnych wad, różnych nieszczęść, różnych twoich, nie wiem, słabości. One doprowadziły w pewnym momencie do zdrady, zazwyczaj. I pokutą wtedy byłoby zazwyczaj zajęcie się po prostu tym wszystkim, co doprowadziło do zdrady, po to, żeby do niej znowu nie doprowadzić. Dlatego trzeba podjąć pokutę. To nie chodzi tylko o to, że szczerze przeproszę i będę czekał, że ktoś no, ze mną będzie. I w ogóle to super, tak powinno być, tylko że tam trzeba wykonać pewien program jeszcze. Idąc dalej. Może być jeszcze taka sytuacja, i tu jest sprawa dosyć skomplikowana. To słowo wioska, je można też przetłumaczyć trochę inaczej. No tak jest z hebrajskim, to pewnie już wiecie, bo wam to mówiłem 1000 razy. Hebrajski jest zbudowany w ten sposób, że jest zbudowany ze spółgłosek, nie? Samych. Jeżeli się dołoży samogłoski, to wychodzą różne słowa. Dlatego to jest tak pojemny język. I to słowo można też przetłumaczyć trochę inaczej, jako okup. To samo słowo, wioska, w niektórych kontekstach, że tak powiem, gramatycznych, oznacza okup. Jest taki bardzo fajny fragment, który nam pokazuje, jakby, dlaczego to jest ważne. To jest w 21 rozdziale Księgi Wyjścia. Otóż tam jest napisane, będzie głupie porównanie, ale myślę, że idea jest dosyć ważna, że jeżeli ktoś, jakiś właściciel, ma byka, w sensie byka, takiego normalnego byka, nie? Nie to, że chłopa byka, tylko byka. I ten byk jest jakiś taki trochę szalony, nie? I na przykład kogoś pobodzie i go zabije, kiedy go pobodzie, to wtedy ten właściciel powinien oczywiście się zgłosić i jakby, że to się stało i albo powinien zabić swojego byka za to, co zrobił, albo powinien dać okup, czyli powinien dać jakąś tam wartość pieniężną, którą tam ustalają dane sądy w danym mieście, żeby wynagrodzić to, co się stało. Ale potem jest dodana druga rzecz, że gdyby się zdarzyło, że taki byk pobodzie kogoś, a wiadomo, że już wcześniej to zrobił, i ten właściciel nic z tym bykiem nie zrobił, to wtedy
śmierci winien jest byk i właściciel. To jest prawo żydowskie, to mniejsze o to, bo to jest tylko przykład, ale tam się pojawia to słowo, dlatego wam o tym mówię. Ale to jest, myślę, doskonała intuicja. Słuchajcie, zupełnie czymś innym jest pojedyncza zdrada i zupełnie czymś innym jest, że tak powiem, recydywa. I oczywiście nie chodzi mi, broń Boże, o to, a tam jedna to może być, nie? Jak ktoś tam już 10 lat zdano, to rzeczywiście problem. Nie, to broń Boże. Zupełnie nie o to mi chodzi. Tylko to jest naprawdę ważna rzecz. Ważna przede wszystkim ze strony tego, kto został zdradzony. Dlatego, że myślę, że istnieje taka możliwość, kiedy jesteś z kimś, kto cię notorycznie zdradza, to można tak na zdrowy rozsądek powiedzieć, w pewnym momencie trzeba powiedzieć dość, nie? Bo oczywiście my jako chrześcijanie, zaraz będę o tym mówił, jesteśmy strasznie wezwani do przebaczenia i to straszliwie. Ale może być tak, że człowiek musi powiedzieć, nie pozwolę na to, żeby mnie dewastowano. I to nie oznacza nieprzebaczenia, tylko to oznacza zwyczajne prawo do dbania o siebie. I myślę, że są takie związki czasem, w których nie chodzi o to, że mamy wyzywać nie przebaczaj, tylko po prostu czasem z kimś się nie da żyć. Słuchajcie, czasem jesteście w takich związkach, jeszcze teraz, w sensie zazwyczaj tam przed narzeczeństwami i tak dalej. Ja czasem słyszę o dziewczynach, bo to niestety zazwyczaj w tą stronę działa, niestety. Które mają jakieś tam chłopaka, który już tam raz, dwa razy się tam gdzieś zaplątał, nie? Tam jeszcze przed narzeczeństwem. I ona ma taki pomysł, no, że to jakoś będzie, nie? Że ja w ogóle jestem dobra i mu przebaczyłam to. No w ogóle super, że mu przebaczyłaś. Ale jeżeli on naprawdę jest w stanie, jeszcze nie będąc twoim mężem, zdradzać cię z twoimi koleżankami, no przepraszam, no. Po prostu śmierć byka i śmierć właściciela. Naprawdę. Drogi panie, nie pozwólcie na coś takiego. To nie chodzi o żadny brak przebaczenia. Tylko macie, że tak powiem, szanować swoją godność. Panowie tak samo, bo to oczywiście, no niestety rzadziej, ale, znaczy niestety, nie wiem czemu niestety. Niestety. Niestety rzadziej. To się, mam wrażenie, rzadziej dzieje, bo przynajmniej o tym nie słyszę, żeby to się działo w drugą stronę, że to kobiety zdradzają. Kobiety są pewnie z natury dużo bardziej wierne niż mężczyźni. No, sorry. W sensie, sorry panowie, że tak jest, ale myślę, że wiecie, że trochę tak jest. Myślę, że jest taki moment, kiedy trzeba powiedzieć śmierć byka, śmierć właściciela. W sensie, tego się nie da zrobić, nie da się tak żyć, nie można na to pozwalać i przebaczenie jest wtedy złą rzeczą, w takim sensie przebaczenie, czyli przechodzenie dalej do budowania związku. Idźmy dalej. Jak się może dokonać prawdziwa pokuta i prawdziwe przebaczenie? W Księdze Hioba jest napisana taka bardzo piękna rzecz, że Hiob, kiedy pisze o pokutnikach, to pisze, że pokutnicy powinni być poświadczeni, w sensie jakby potwierdzeni, przez anioła pańskiego. W sensie, że jeżeli pokutnik naprawdę odpokutował, to powinien się zjawić anioł pański i powiedzieć, było. W sensie, rzeczywiście to zrobił. To jest rzeczywiście pewien symbol, to jest jasne, ale o co chodzi? Tu chodzi o pewnego rodzaju rzeczywistość duchową. Otóż znowu, tak jak wam mówiłem wcześniej o budowaniu miłości, tak jestem tutaj przekonany, że słuchajcie, naprawdę umieć przebaczyć i naprawdę umieć odpokutować to, co się zrobiło, bez Pana Boga to się nie da. Bez Jego miłosierdzia, bez tego, że przyjmujesz to miłosierdzie i że nauczysz się je przyjmować, albo że nauczysz się przebaczać tak, jak On przebaczał, a tylko On cię tego może nauczyć, jest nie do zrobienia. Po ludzku próbować, tak po ludzku, w sensie ludzkimi siłami, przebaczyć komuś, kto cię zdradził, albo rzeczywiście spróbować naprawić to, co zrobiłeś, kiedy zdradziłeś, to jest po prostu ludzkimi siłami nie do zrobienia. Dlatego, że to jest tak mocna rzeczywistość, jak mówiłem w tej Księdze Sędziów. Tam potrzeba czasem kogoś, kto wskrzesi. Bo taka zdrada mogła czyjąś miłość zabić, całkowicie zabić. I potrzeba kogoś, kto przyjdzie i wskrzesi, nie tylko naprawi, ale po prostu wskrzesi z martwych. A wskrzesić z martwych to tylko jeden umie. I po ludzku to my tego nie zrobimy. I może, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że sobie nie możesz poradzić, z czymś tego doświadczyłeś albo co sam zrobiłeś, to może z tego jednego powodu, że próbujesz to zrobić cały czas sam. Że próbujesz wszystkimi swoimi siłami, mając najlepsze intencje, najlepsze chęci, sam do tego doprowadzić. Nie zrobisz tego sam. Co się może stać w wyniku takiej zdrady? W sensie, jeżeli się to wszystko zacznie robić, jeżeli rzeczywiście ruszy się wcześnie, jeżeli rzeczywiście spróbuje się przebaczać, jeśli rzeczywiście spróbuje się to wszystko wyjawiać i tak dalej. Otóż słowo wioska, w sensie otwarta wioska, ma jeszcze jedno znaczenie. Przy odpowiednim podpisaniu można je też przetłumaczyć jako smoła. Ono się pojawia w Księdze Rodzaju, tam gdzie Pan Bóg każe Noemu uszczelnić arkę. Pewnie pamiętacie, jak Noe zbudował arkę,
to żeby mu tam woda nie wciekła, to Bóg powiedział mu, weźmiesz teraz smołę i tą smołą tam wszystkie dziury pozatykasz, żebyś przeżył. Co to jest za symbol? To jest oczywiście symbol totalnego ocalenia, totalnego zjednoczenia. Wszystko jest w jednym miejscu, nic z tego nie wycieka, wszystko jest na swoim miejscu i wszystko będzie żyło. Otóż słuchajcie, naprawdę uwierzcie mi, jeżeli się w to wszystko wkręci Pana Boga, jeżeli w tym wszystkim się robi to, co tu mówiłem, nie? Czyli się nie czeka, nie zataja, nie przychodzi do porządku dziennego, naprawdę próbuje, znaczy Pan Bóg jest w stanie z czegoś takiego zrobić jeszcze większą miłość niż była. Uwierzcie mi. To nie chodzi tylko o to, że Pan Bóg to tam naprawi i tam będzie się jakoś trzymać, nie? Znaczy tak podrutujemy, no i jakoś to będzie, jakoś tam dojedziemy do końca. Nie. On jest Bogiem. Widziałem i znam takie małżeństwa, które przeszły przez zdradę i które po tej zdradzie, po ogromnej robocie, to nie ma się co oszukiwać, po niewiarygodnej robocie są znacznie dalej niż były. I potrafią nawet w tej chwili powiedzieć, oczywiście z lekkim przekąsem, było nam to potrzebne. I powiem Boże, oczywiście nie chodzi mi o to, to jest potrzebne, nie? Nigdy w życiu. Ale Pan Bóg takie rzeczy potrafi. I Pan Bóg potrafi z tego zrobić coś jeszcze większego niż było. Chciałbym teraz jeszcze jedną rzecz. Przepraszam tych wszystkich, którzy to już słyszeli, bo to ja mówiłem w innej konferencji, ale myślę, że to jest strasznie ważna rzecz i to tutaj jest bardzo potrzebne. W zdradzie, w sensie jeżeli zostałeś zdradzony, najważniejsza jest jedna rzecz. Najważniejsze jest przebaczenie. I tego przebaczenia się można nauczyć tylko od jednego, od Pana Jezusa. Chciałbym dwa słowa jeszcze tylko powiedzieć o tym, jak sobie Pan Jezus radził ze zdrajcą. Co Pan Jezus zrobił ze zdrajcą. Zdrajca Pana Jezusa jest jeden tak naprawdę, w sensie ten, że tak powiem, wręcz taki no, obrazowy. Nie chodzi mi o Judasza. Na pewno pamiętacie tę scenę z Ostatniej Wieczerzy, tam gdzie Pan Jezus wyjawia swojego zdrajcę. Tam jest taki bardzo piękny symbol. Ja krótko tylko o nim opowiem. Jeśli ktoś już słyszał, to przepraszam. Tam Pan Jezus, kiedy mówi o tym, że będzie zdradzony, to mówi, że da im taki symbol. W tym sensie, że weźmie kawałek chleba, umoczy go w winie i poda swojemu zdrajcy. I temu, komu poda, to ten będzie jego zdrajcą, bo oni tam pytają, kto zdradzi. Tam po grecku jest napisane, jest tam użyte takie słowo psomidzo. Ono oznacza dosłownie karmić dziecko, która nie ma zębów. Tak w sensie, że trzeba mu rozdrobnić pokarm, żeby ono mogło to połknąć, bo ona nie ma zębów, więc nie może gryźć. Co robi Pan Jezus względem swojego zdrajcy? To robi Bóg, czyli kogoś, kogo można zdradzić nieskończenie. Bierze kawałek chleba i traktuje swojego zdrajcę jak małe dziecko. Co Jezus wie? Że ten chłop nie ma pojęcia, co robi. Że ten chłop jest takim dzieckiem, w sensie on jest tak głupi, w tym sensie jest tak niedojrzały, że on po prostu nie wie, co robi. Pan Jezus doskonale wie, że Judasz go nie zdradza świadomie, w takim sensie, że postanowił, że się zawziął. Nie. Jezus wie, że coś nim powoduje i on w tym jest po prostu jak dziecko. Wiecie, to jest najtrudniejsza rzecz na świecie, tak potraktować kogoś, kto cię zdradza, w sensie z taką czułością. Zazwyczaj jest tak, oczywiście poza jakimiś tam wyjątkami, bo zawsze wyjątki są, że zdrada się dokonuje z głupoty, z pożądania, z wcześniejszych problemów. Strasznie rzadko jest tak, pewnie się czasem zdarza, że ktoś po prostu staje, pomyśli, no, to zdewastuje ci życie i cię zdradzę, tylko po to, żeby cię zdradzić. Myślę, że takie przypadki to można wyliczyć jeden na miliard. Zazwyczaj to jest konsekwencja innych głupot, które robimy, naszej niedojrzałości, naszej grzeszności, naszego pożądania, naszego niepanowania nad sobą itd., itd. Co to znaczy? My do końca nie wiemy, co robimy. Jezus w tej zdradzie Judasza pokazuje właśnie to. Judasz, to nie znaczy, że to, co robisz, to oczywiście nie ma znaczenia, bo jesteś zdrajcą, oczywiście, że tak. Ale ja będę dla ciebie taki czuły, jak się jest czułem dla dziecka. Tak cię będę chciał traktować. Tam jest taka jeszcze jedna rzecz ukryta, którą bardzo, bardzo kocham, bo ona mi się dobrze pokazuje małżeński aspekt tego. To słowo maczać w misce, ono się pojawia w księdze Rut, najfajniejszej księdze w Piśmie Świętym. Tam jest taki moment, kiedy Rut, jak ma wyjść za mąż za Boaza, to on tak samo ją bierze do swojego stołu i tam jej macza chleb w polewce kwaśnej, żeby ją nakarmić. Jest taka interpretacja, która mówi o tym Panu Jezusie, który robi to samo względem Judasza, że on tam mówi Judaszowi, Judasz, jesteś moja żona. Bo ja wykonam dla ciebie gest,
mojego pradziadka. Dlatego, że Boaz był pradziadkiem, w sensie takim porządku ludzkim oczywiście, Pana Jezusa, a Rut była jego prababką, bo Pan Jezus wyszedł z tej linii. Tak jakby trochę ktoś kiedyś, jakaś babcia Maryi, babcia kogokolwiek, opowiedziała Panu Jezusowi, jak to kiedyś dziadek z babcią poznali, jak się kochali, że tak robili, że tak kiedyś twój dziadek tam maczał chleb twojej babci. I Pan Jezus potem Judaszowi, swojemu zdrajcy, mówi: Judasz, ty jesteś jak moja żona, która mnie zdradza, a ja i tak ci mówię, że jesteś moja żona. Tego się po ludzku nie da zrobić, ale z Panem Bogiem to się da zrobić. Z Panem Bogiem da się tak przyjąć zdradę, że ona nie zdewastuje, nie zniszczy, nie rozwali, nie zabije, chociaż będzie bardzo trudna, ale stanie się początkiem czegoś maksymalnie niezwykłego. Ale to tylko z Bogiem da się to zrobić, bo tylko Jezus tak potrafi. Tylko Jezus potrafi twarzą w twarz ze swoim zdrajcą zrobić coś takiego. Nikt inny tego nie zrobi. I jeśli to ci się zdarzyło, to szukaj Jezusa. Jeśli to ci się kiedyś zdarzy, broń Bóg, ale jeżeli to by się zdarzyło, to niech ci się zapali taka lampka. Szukaj Jezusa. Bo tylko On umie zrobić takie coś ze swoim zdrajcą. Bo inaczej to jest po sprawie. Inaczej jest po małżeństwie. Inaczej ludzkimi siłami, to już jest po robocie. To jest nie do naprawienia. Czym to się kończy? Ostatnia rzecz. Ona tam mówi, jak to wszystko zrobili. To mówi: chodźmy, zobaczmy, czy już zakwitły pączki kwiatu i dam ci moje pieszczoty. Co to znaczy? Pączki kwiatu to jest dosłownie zalążki winorośli. Jak spojrzycie do słowa ukochany, przyjaciel, to co wam mówiłem na początku pierwszej konferencji, to jednym z miejsc w Piśmie Świętym, gdzie jest mowa o ukochanym przyjacielu, to jest taki bardzo piękny tekst u Izajasza, gdzie Bóg mówi: miałem takiego przyjaciela, który założył winnicę. To jest obraz pewnej doskonałej miłości między Bogiem a człowiekiem. Ona to mówi: jeżeli rzeczywiście spróbujemy z tą zdradą sobie poradzić, jeśli ja spróbuję ci z Jezusem przebaczyć, to chodźmy już zobaczyć, czy winnica rośnie. W takim sensie to już się zaczęło naprawiać, jeśli tylko spróbowałeś. Jeśli tylko odważyłeś się to zrobić z Jezusem, to ona mówi: już mi tutaj kwitnie winnica. A skutek jest taki, że mówi: dam ci moje pieszczoty. To jest trochę głupie tłumaczenie. Słowo pieszczoty, które tam jest, to jest słowo ukochany. Tak nam to przetłumaczono. Ona tam dosłownie mówi: dam ci być ze mną na sposób ukochanego. Tak mówi. Tam jest to samo słowo, które było na samym początku pierwszej konferencji. Co tu się wydarzyło? Ona z nim wróciła, czy też raczej pokazuje, że właśnie możemy wrócić do tego, co było na początku. Da się to zrobić po zdradzie. Ona mówi: nadal będzie ukochany i nadal będzie ukochana. Nadal będzie to tak niezwykłe, jak kiedyś było. Da się to zrobić. Droga jedna. Jezus. Żadna inna. Żadnej innej nie ma do tego, żeby sobie z taką rzeczywistością poradzić. To tyle. Mam nadzieję, że ta konferencja będzie wam nigdy w życiu nieprzydatna. W sensie, że nigdy nie będziecie musieli z niej korzystać, że już jej nigdy więcej nie posłuchacie. Generalnie każdy z nadzieja by chciał, żeby jego konferencji słuchano w nieskończoność, nie? To jest taka konferencja, co do której mam życzenia, żebyście jej nigdy nie słuchali. Żebyście jej nigdy więcej nie chcieli słuchać. Bo jeżeli będziecie ją chcieli słuchać, to znaczy, że będzie powód do tego, żeby jej słuchać. Byłoby dobrze, żeby ona odeszła w niepamięć, żeby zginęła, bo będzie niepotrzebna. Tak byłoby najlepiej, żeby to się nikomu z was nigdy nie zdarzyło.